Chciałbym tylko króciutko, no króciutko, parę zdań powiedzieć na temat uchwały 755. Dotyczy ona terenów, które znam, rejon ulicy Gajowej. I tak, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, o którym po prostu mówimy. Dopytywałem panie przewodniczący, panie prezydencie, o planowaną drogę, która po prostu w tym miejscu się znajduje. Jest to działka w planach zagospodarowania przestrzennego, działka numer 578/20. No, z tego co usłyszałem, nie ma żadnych perspektyw na najbliższych kilka lat, aby po prostu tą drogę w tym rejonie tam wykonać. Samochody, nieważne, czy korzystające najpierw do wycinki lasu, który tam się znajduje, następnie do budowy, będą musiały korzystać z wąskiej drogi, której w części wykonali mieszkańcy, którzy tam zamieszkują kilkadziesiąt lat temu, utwardzili, a następnie miasto wylało warstwę, mówiąc kolokwialnie, asfaltu, masy bitumicznej. To tak pokrótce. Dlatego jest między innymi ten mój sprzeciw, bo po raz kolejny, panie prezydencie, robimy coś od tyłu. Dlaczego mówię od tyłu tak delikatnie? No, za chwileczkę będziemy tutaj mówić o kolejnej uchwale wykupie gruntów 761, rejon Grójec, gdzie z tego, co się dowiedzieliśmy, wykup gruntów pod drogi, gdzie się dowiedzieliśmy, już powstają budynki, ludzie nie mają drogi dojazdowej i tutaj mogę zadać po raz kolejny pytanie, to na jakiej podstawie zostały wydane pozwolenia na budowę, jeżeli nie ma dostępu do drogi publicznej, tak jak powinno mieć to miejsce. Kolejna rzecz, powiem jeszcze parę zdań na temat ostatniego studium, które zostało przyjęte przez Radę Miasta Konina. Ja byłem osobą, która się wstrzymała od głosu. Zastanawiałem się bardzo długo między przeciw czy wstrzymać się. Nie chcę i nie jestem przeciwnikiem rozwoju miasta Konina. Wręcz przeciwnie. Ale musi to mieć pewne jakieś zasady, granice i wyznaczone na kilka czy kilkanaście lat. Proszę państwa, gdyby radni naprawdę przyjrzeli się dokładnie temu studium, co tam jest zaplanowane na drogi, jeżeli chodzi o drogi również czteropasmowe, to powiem tak, chciałbym się mylić, ale niektórzy radni, którzy będą w moim wieku, a są najmłodszymi, prawdopodobnie tego nie dożyją. Powtarzam, chciałbym się mylić. Mówię tutaj o czteropasmowej drodze od Malinca poprzez rondo w Pątnowie do granicy z gminą Ślesin, drodze równoległej do Zakładowej i tak dalej, i tak dalej. Ja, czy mieszkańcy od kilku lat, od 10 lat, bo od 10 lat zabiegam o budowę chociażby ścieżki rowerowej, drogi rowerowej do Pątnowa, z którym jest wielki problem, nie mówiąc już o takich wielkich inwestycjach. Przepraszam, że tyle powiedziałem na temat tej uchwały, ale no niestety obserwuję pewne rzeczy i uważam, że najpierw muszę zadbać tutaj przede wszystkim o mieszkańców, którzy tam mieszkają przy ulicy Gajowej i powtarzam, nie jestem przeciwko rozwojowi miasta Konina i kolejnym terenom inwestycyjnym. Oczywiście, jeżeli będą tam również powstawały miejsca pracy, a nie tylko sprzedawane działki, ale no wszystko musi mieć po prostu pewne granice i w sposób zrównoważony i porządny po prostu zrobione i wykonanie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panu radnemu. Komisji pan prezydent Paweł Adamów udzielał odpowiedzi, ale poproszę, żeby jeszcze raz tutaj udzielił odpowiedź na te pana wątpliwości. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem potwierdzić to samo, co było na komisji. No dzisiaj ulica Gajowa jest utwardzona w znacznej części asfaltem.
No i na razie wystawiamy działkę na przetarg. Ktoś ją kupi. Może rzeczywiście się okazać, że sobie nawet zbuduje sam tą drogę, bo często się to zdarza, że inwestorzy budują. Więc nie ma sensu teraz dyskutować o tym, o jakiejś przebudowie ulicy Gajowej na potrzeby jednego domku, który może tam powstać. Myślę, że... A odnośnie innych wątków, no to też myślę, że na komisji będzie okazja jeszcze wiele razy o tym dyskutować. My działamy zgodnie z tymi zasadami, o których pan radny mówi. Staramy się na bieżąco wykupować te grunty. Miasto miało tutaj znaczne zaległości. Także każde wolne środki na to przeznaczamy, aby uregulować nasze zobowiązania wobec mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezydentowi.